Mędrcem, dbanie pana społeczeństwa. Karolina Lewicka. Zapraszam w poniedziałkowe wieczory w Radiu Tok FM. Słyszymy się o 21:00. Reklama. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilaty 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ta legendarna gitara po raz kolejny zabrzmi na żywo w Polsce. Carlos Santana 8 lipca na jedynym koncercie w Polsce podczas jubileuszowego 10. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Przekonaj się, dlaczego nazwał to miejsce swoim nowym domem. Bilety dostępne na ticketpro.pl. Carlos Santana na Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty już 8 lipca. www.legendyrocka.com. Nie wiem, które tabletki na uspokojenie wybrać. Aniu, nie bierz żadnych tabletek. Sięgnij po pastylki do ssania Meliski. Meliski działają naprawdę szybko. Już od pierwszej chwili pastylki do ssania Meliski uwalniają ziołowe substancje uspokajające, które pomagają zapomnieć o zdenerwowaniu. Dodatkowo wygodna forma pastylek pozwala sięgnąć po nie w każdej sytuacji. Smaczne. Masz rację. Pastylki do ssania Meliski to coś dla mnie. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Nowy czerwcowy świat motocykli już w sprzedaży, a w nim... Gorąca relacja z Sardynii. Testujemy nowość. Ducati Multistrade Enduro. 400 koni mechanicznych pędzące 300 na godzinę. Porównujemy Suzuki Hayabusa i Kawasaki ZZR 1400. Z błotem mu do twarzy. Wszystko na temat używanego Suzuki TR-Bik. Kolejna edycja plebiscytu Motocykl Roku. Weź udział i wygraj BMW G310R. Polecam nowy numer świata motocykli. Redaktor naczelny Lech Potyński. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 23 maja, jest 15. Informacje Tok FM. Elżbieta Mazur i Adam Ozga. Nie wiadomo, czy Komisja Europejska przyjmie dziś opinię w sprawie Polski. Na razie jej rzecznik podkreśla, że trwają konstruktywne rozmowy z polskim rządem. Będzie nie jeden, a trzy darmowe podręczniki do wyboru. Okazja na ucieczkę z sądu, całkiem legalną. Szczegóły za chwilę. Komisja Europejska nigdy nie użyła słowa ultimatum wobec Polski, zapewnia jej rzecznik. Dziś Bruksela miała zgodnie z zapowiedziami przyjąć opinię na temat Polski, jeśli nie będzie wyraźnego kroku naprzód w rozwiązywaniu kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Dziś rzecznik komisji mówi, że cały czas prowadzi ona konstruktywne rozmowy z polskimi władzami. Mówiła w Tok FM Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Komisja nie chce podsycać jakichś spekulacji i po prostu w ogóle dzisiaj akurat na codziennej konferencji prasowej w komisji, komisja nie odpowiedziała na żadne, właściwie konkretnie na żadne spytań dziennikarzy dotyczące sprawy Polski. Powtarzali wyłącznie: dialog trwa, chcemy rozwiązania, mamy nadzieję na rozwiązanie. Jeśli będzie decyzja, to o niej poinformujemy. Wynika z tego, że komisja może dziś opinii nie przyjąć, choć i szkic bardzo krytyczny dla naszego kraju wyciekł do mediów już w piątek. Jeszcze przed wieczorem ogłoszone mają zostać ostateczne wyniki wyborów prezydenckich w Austrii. Te wstępne podane przez tamtejsze MSW dają przewagę Norbertowi Hoferowi z prawicowo-populistycznej Austriackiej Partii Wolności. Uzyskał on blisko 52% głosów, a wspierany przez zielonych Aleksander van der Bellen nieco ponad 48%. Ale te wstępne wyniki, jak mówił w Tok FM Bartosz Bielin,
Miliski z Gazety Wyborczej nie uwzględniają głosów istotnych i dlatego wszystko może się jeszcze zmienić. 14% głosów wszelkich zostało danych korespondencyjnie. To jest bardzo dużo głosów i na 880 chyba 5 tysięcy. Czy to 14 głos, jaki zostanie oddany w tych wyborach, jest głosem korespondencyjnym i no, należy też zakładać, że no jednak ci, którzy głosują listownie, no nie mają poglądów do końca konserwatywnych. Takie są przynajmniej głosy z Austrii. Także sondaże, jak mówił w Tok FM Wieliński, wskazują na zwycięstwo wspieranego przez Zielonych Aleksandra van der Bellena. Jeśli jednak wstępne wyniki się potwierdzą i to Hofer zwycięży w drugiej turze, będzie najmłodszym prezydentem w historii Republiki Austrii, a także pierwszym przedstawicielem skrajnej prawicy, który stanie na czele państwa należącego do Unii Europejskiej. Rząd nie rezygnuje z przygotowanego przez poprzedników darmowego podręcznika. Ale minister edukacji Anna Zalewska zapowiada, że od pierwszej do trzeciej klasy nauczyciele będą mieli wybór między trzema darmowymi książkami, wśród których będzie także nasz elementarz. Szczegóły mamy poznać w czerwcu. 400 policjantów z całej Polski, do tego Centralne Biuro Śledcze, zaangażowane jest w poszukiwania mężczyzny, który zostawił amatorską bombę w autobusie we Wrocławiu. Ta sprawa ma najwyższy priorytet, ale rozgłos nam nie sprzyja, mówi Iwona Kuc z Komendy Głównej. Dlatego pozwólmy policjantom pracować, tam pracują naprawdę najlepsi fachowcy. Współpracujemy również z policją niemiecką i staramy się, żeby jak najszybciej zatrzymać tę osobę i postawić ją przed wymiar sprawiedliwości. Zaimprowizowany ładunek domowej roboty po prostu zostawił w autobusie mężczyzna zarejestrowany przez monitoring. Amatorska bomba eksplodowała na przystanku, gdzie wyniósł ją kierowca. Lekko ranna została jedna osoba. Słuchasz informacji Tok FM. Gra Escape the Court, czyli ucieczka z sądu w Katowicach, to jedna z organizowanych w sądach w całym kraju atrakcji z okazji Międzynarodowego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Oprócz tego w 24 zabytkowych budynkach sądów można oglądać skarby sądów, a do tego wiele wykładów i prelekcji. Escape the Court to pierwsza gra tego typu odbywająca się w sądzie. Zagra w nią czterech wybranych śmiałków, którzy na opuszczenie sądu będą mieli 40 minut, mówi prezes Sądu Rejonowego Katowice Zachód Jarosław Gwizdak. Myśmy przygotowali coś na kształt takiej symulacji procesu, którą można oczywiście zakończyć, warto by ją było zakończyć, czy to wyjść z sądu z wyrokiem, czy może z jakimś innym rozstrzygnięciem, czy w jakiś inny sposób. Instrukcja gry liczy około 40 stron. W grze wezmą udział także pracownicy sądu, którzy mają do odegrania pewne role. Łatwo nie będzie. To nie jest taki zwykły escape room z jednym roomem, ale tych roomów to będzie ho-ho i zagadek będzie sporo. Cały budynek Sądu Rejonowego przy Warszawskiej w Katowicach będzie objęty grą, a osoby, które nie zakwalifikowały się do gry, mogą podziwiać i znajdujące się w tym miejscu freski z okresu międzywojennego. Z Katowic Darieptin Zastępień, Tok FM. Można jeszcze zdążyć, gra rozpocznie się po godzinie 16, szczegóły na stronie justicja.pl, a kolejne informacje Tok FM już o 15.20. W nocy na Dolnym Śląsku przelotny deszcz, na zachodzie możliwe burze. Na sądzie nie będzie, no bo... 10 stopni na Suwalszczyźnie do 11 stopni w centrum, prawda? I 14-15 na zachodzie i miejscami na wybrzeżu. Jutro znów ciepło, nawet bardzo, od 21 stopni na Podlasiu i w okolicach Trójmiasta, przez 24-26 w centrum, do 28 stopni na zachodzie. Przewaga słońca na zachodzie i w górach, może się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe też przejściowe burze. Z gradem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Prawda nas zaboli. Dobry Polsko, tu ryk wolnej Polski, ryk rządowych oficerów prawdy, niezłomnie stojących po stronie prawdy, blisko prawdy, bliziutko prawdy, tak blisko, że bliżej się już nie da. Jak co tydzień mój głos będzie ich głosem. I na początek niezmordowana, zaprawiona w bojach Krystyna profesor Pawłowicz. I oto ze swojego okopu Facebook strzela tak. W piątek w Sejmie spadły maski PO, PSL i neopalikoty zwalczające polskość, Polskę i gardzący jej suwerennością nie mają prawa zasiadać w polskim Sejmie. Są nieskrywaną piątą kolumną obcych interesów w Polsce. Są bezczelnymi zdrajcami rozzuchwalonymi swoją dotychczasową bezkarnością. I dalej strzela Krystyna Pawłowicz tak. Nienawidzą Polski do trzewi. Za karę, że przegrali tu wybory. Symbolami polskiej zdrady i hańby pozostaną już na zawsze. Próżne ich żebry u klamek innych. Polski nie pokonają. Nawet z Unio
O, to dziwne sformułowanie, z uniolewactwem. Pomaska, Nauman, Schetyna, Petru i reszta zdrajców. Precz Sejmu! Precz! Jakże celna to była seria prawdy Krystyny Pawłowicz. Jakże trafiająca w same serca zdrajców. Deszcze niespokojne potargały sam, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa, przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Tu Najpolskie Radio Prawdy, tu Najpolskie Radio Prawdy. I dalej ryk prawdy, ryk oficerów rządowych prawdy. I oto niezłomny Michał Karnowski z okopów sieci TAK. Równo rok temu, 24 maja 2015 roku, Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. Dziś wiemy, że pozwoliło to obozowi zmiany rozerwać kleszcze systemu III RP. Nic więc dziwnego, że na nowego prezydenta spada lawina pomówień i kłamstw, fałszywe przekazy, w których szulerów nazywa się filantropami, a sługi Berlina mężami stanu atakują z każdej strony. Czy można się przed tym obronić? Czy przewaga tamtej strony jest tak duża, że i obecna z takim trudem wywalczona próba odbudowania siły oraz podmiotowości naszego państwa zostanie zgnieciona? Przecież na przykład Niemcy nawet już nie ukrywają, że wydawane przez nich gazety dla Polaków dostały rozkaz rozniesienia w pył obecnego rządu i prezydenta. I kończy optymistycznie Michał Karnowski tak. Na razie. Polacy radzą sobie z tym całkiem dobrze, ale jak na siłę ataku, rewelacyjnie. Lawina kłamstw i pomówień na razie chybia celu. Kończy Karnowski. A oto również niezłomny. Ach, aż zachrypiałem. Oficer prawdy Tomasz Domalewski strzela, jak zawsze celnie. Tak, Petru pomylił Polskę z Kanciapą przy swoim biurze, gdzie podają setę o każdej porze. Wybory to nie jeszcze jedna kolejka na zawołanie. Im się naprawdę w umysłach wszystko pomieszało. Petru opowiedział właśnie treść swojego snu. Owocenne marzenie ma się spełnić przed terminowymi, znaczy natychmiastowymi wyborami. Z jakiego powodu? Bo w główce założyciela partii nazywanej nie wiedzieć czemu Nowoczesną pojawił się jeszcze mocniejszy pęd do władzy? Gdyby cywilizowany świat miał być napędzany przez spragnionych władzy miałkich frustratów, wyglądałby on jak dom przeznaczony wyłącznie dla obłąkanych lub też jak arena wyposażona w powiększające lustro, przy którym hellak prezentowałby się niczym atleta, a naszemu dzisiejszemu bohaterowi raczej bliżej do impotenta, pokrzykującego srodze do pięknej, ale dobrze zorientowanej w jego mocach damy, niż do urodziwego herosa. I dalej do Maleski tak. Ze smutkiem. Zamiast walczyć o coraz lepszą pozycję Polski i Polaków na rynku pracy, płacy, rozwoju, modernizacji kraju, trzeba będzie zajmować się wciąż spłuczką, by nadprodukcja nieczystości przez dywersantów nie zatykała odpływu i układu oddechowego. I kończę tak. Czy pan, panie Petru, na pewno wie, co ile lat odbywają się w Polsce wybory parlamentarne? Bo może tu tkwi tajemnica pana pędu. Natomiast jeśli chodzi o przyspieszenie idzie, to warto, panie Petru, pomyśleć o Laksigenie. Może akurat on ulży cierpieniu. Tyle współczujący Domalewski. I oto nowa oficerka prawdy. Jeszcze tutaj z niej nie strzelałem. Beata Mateusiak-Pielucha.
Skłócona społeczność jest niezdolna do tego, by się bronić politycznie, gospodarczo i militarnie. Demagogia rozmów politycznych ostatnich dni jest tak duża, że wskazuje swoją gorączką na chorobę zajmowania się skutkami problemów bez wnikania, co jest tych skutków przyczyną. Leczyć z emocji i to natychmiast trzeba opozycję polityczną w Polsce, która jest opanowana wolą zniszczenia PiS. Wywołanie epidemii negacji Polaków popierających politykę PiS i jej model państwa sprowadza opozycję do roli wasala, który jedyne co umie, to wykonywać rozkazy europejskiego pana. Wiara w moc europejskich stosunków feudalnych w zamian za wierność, pan zobowiązany jest do obrony poddanego, powoduje u części polskich polityków i popierających ich Polaków działania ślepe na rzeczywiste problemy i zagrożenia dzisiaj powstające. I dalej Beata Mateusiak-Pielucha. Wszyscy ci polscy politycy, którzy doraźne korzyści dla Polski kupują, płacąc Niemcom uległością, wystawiają Polakom rachunek, na który PiS nie może wyrazić zgody. Tyle z okopu w polityce.pl Beata Mateusiak-Pielucha. Na pewno jeszcze jej strzały prawdy usłyszymy. A teraz weteranka. Pani pułkownik prawdy Krystyna Grzybowska. Również z okopu w polityce.pl. Pożyteczni idioci brukselskiej eurokracji. Mamy prostaków za opozycję, a oni, biedacy, uważają się za Europejczyków. Unia Europejska się sypie. Jeśli pójdzie na dno, to opozycja rodem z III RP pójdzie razem z nią. I dalej Grzybowska. Donosząc na polski rząd do Brukseli, śliniąc się przed unijnymi władcami Europy, nie dostrzegając kryzysu zagrażającego wspólnocie, przede wszystkim jej spójności, znakomicie spełniają swoje zadanie pożytecznych idiotów. Naszej politycznej wiosze wydaje się, że ma jakieś wpływy w Brukseli. Tymczasem idą na sznurku jakichś Szulców, walczą z prawem i sprawiedliwością, licząc, że spotka ich za to nagroda, jaką ma być powrót do władzy i reanimacja III RP. I kończy pułkownik prawdy Grzybowska tak. Powtarzając, mamy prostaków za opozycję, a oni, biedacy, uważają się za Europejczyków. Polacy po sejmowej debacie na temat niezawisłości Polski nazywają ich zdrajcami i wyrażają dla nich swoją pogardę na forach internetowych. Tyle niezmordowana Krystyna Grzybowska. A oto mój ulubiony oficer prawdy, Ryszard Makowski. Targowicka zmiana z immunitetami szaleje w Sejmie. Ten obrazek jest wbrew pozorom niezwykle optymistyczny. Zamiast zgrzytania zębów na zaprzaństwo opozycji, dziękujmy Bogu, że ta hałastra w Polsce już nie rządzi. Gdy uświadomimy sobie, że w zasadzie o mały włos cała ta ekipa z Bronisławem Komorowskim i Ewą Kopacz na czele mogła nadal zajmować najważniejsze stanowiska w państwie, to dopiero ciarki przechodzą. Dziś, gdy widzimy ich prawdziwe twarze, bezczelnych arogantów, gardzących publicznym dobrem, chroniących wyłącznie własne przywileje i swojej kasty uwłaszczonej na majątku narodowym, zwykłym odruchem jest myśl, że powinni wreszcie ponieść odpowiedzialność za niszczenie kraju w imię prywaty. I dalej Makowski tak. Jeśli lud na stadionie pisze o szubienicach, to można się tym oburzać. Ale można też wysnuć wniosek, że Polacy widzą zdradę elit i jej nie akceptują. I kończy oficer prawdy Makowski tak. Trzeba wreszcie nazwać sprawy po imieniu. Trwa skomasowana krucjata przeciwko Polsce. Krajowa piąta kolumna jest wspierana przez cały świat. Kto kręci tym interesem, można się łatwo domyślić. Nie po to tyle pokoleń naszych przodków walczyło o niepodległość, byśmy biernie dawali sobie narzucać obce porządki. Nie damy sobie wmówić, że u nas jest coś nie tak z demokracją.
I właśnie w ramach tej ukochanej przez tych, co próbują podpalić Polskę, demokracji, rozprawimy się z nimi i dostaną to, co im się naprawdę należy. Tak kończy swoje strzały prawdy Ryszard Makowski i jest to strzał celny, jak zwykle w samo serce. To był ryk niezłomnych rządowych oficerów prawdy. Teraz informacje, a po nich poezja. Prawda nas zaboli. Zaboli. Reklama. Zaczynamy wielkie odliczanie. 9 dni. Super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. Smart TV 40 cali. Sony za 1999. Ultra HD 48 cali. Samsung Smart TV za 2490. Pralka Bosch. Elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 999. Laptop HP Intel Core i5 za 1999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ekonomia teoretyczna ekscytuje nielicznych. Ale to, jak przekłada się na praktykę, może zainspirować każdego. Rozwój osobisty to wyzwanie, ale przynosi zyski na wszystkich polach. Świat dostarcza inspiracji, ale tylko od nas zależy, czy chcemy je znaleźć. Po więcej inspiracji zapraszam na biznesinsider.com.pl. Łukasz Gras, redaktor naczelny Business Insider Polska. Jak działa program Peugeot Perfect Drive? Wchodzisz, podpisujesz, odjeżdżasz. Ciesz się jazdą Peugeot 308 bez wpłaty własnej. Peugeot 308 w ofercie Perfect Drive już od 599 zł netto miesięcznie. Peugeot Perfect Drive. Emocje od ręki. Sprawdź na peugeot.pl. W Pałacu Zamojskich na ulicy Foksal 2 jest Endorfina, najbardziej prestiżowe miejsce na event w Warszawie. Endorfina to zaczarowany ogród w środku miasta. Tutaj odpoczywam, tutaj uwielbiam spotykać się i z przyjaciółmi, i w sprawach biznesowych. Znakomita kuchnia daje mi dużo energii. Endorfinę polecam o każdej porze dnia. Lidia Popiel. Zapraszamy do Endorfiny, ulica Foksal 2. Możesz wygrać 3000 zł i udział w reklamie TV, podejmując męskie wyzwanie Menmac. Skaczesz, jeździsz, robisz triki, prześlij swój film na męskimagnes.pl. Suplement diety Menmac, stworzony dla mężczyzn. Regulamin na męskimagnes.pl. Powiedz mamie, kocham cię i podaruj jej prezent od serca. Tylko Douglas Mascary Estée Lauder Clinique Douglas Makeup. W zestawie z kremem pod oczy już od 99 zł. Najlepsze oferty w perfumeriach Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 15.20. Elżbieta Mazur. Prawo i Sprawiedliwość cieszy się, że Komisja Europejska nie wydała jeszcze opinii o Polsce. Przedstawiciele w Brukseli zapewniają, że trwa konstruktywny dialog z Warszawą. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek przyznaje, że takie stanowisko daje szansę na kompromisowe wyjście z wszczętej przez Komisję procedury kontroli praworządności. To daje szansę na to, że rzeczywiście urzędnicy Komisji Europejskiej w sposób rzetelny podejdą do tego, co nie tylko rząd polski, ale też tutaj w parlamencie robimy, bo przecież kilka projektów dotyczących rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego w parlamencie jest i nad tym powinniśmy się tutaj na miejscu pochylić. Dzisiaj upływa termin, jaki Komisja Europejska postawiła polskiemu rządowi. Unijni dyplomaci zaznaczali, że jeśli Warszawa nie znajdzie rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, Komisja podejmie krytyczną wobec polskiego rządu opinię. Po kilkugodzinnej akcji strażacy ugasili pożar w hali produkcyjnej z zakładów chemicznych w Chorzowie. Pożar wybuchł w hali, w której były 3 tony chemikaliów używanych do produkcji leków i kosmetyków. Akcja była bardzo trudna, z ogniem walczyło ponad 60 strażaków. Nikt nie ucierpiał, ale trzeba było ewakuować 140 pensjonariuszy pobliskiego domu pomocy społecznej. Jeszcze dzisiaj wszyscy mają wrócić do ośrodka.
Półtora roku uwięzienia w zawieszeniu i grzywna za korupcję wyborczą w Wałbrzychu. Dzisiaj zapadł wyrok w procesie Stefanosa E., byłego radnego miejskiego PO i byłego przewodniczącego zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Sąd uznał go za organizatora akcji kupowania głosów w wyborach samorządowych. Do korupcji wyborczej doszło 6 lat temu podczas pierwszej i drugiej tury. Chodziło o głosowanie na określonych kandydatów z list PO do Rady Miasta, Rady Powiatu i w wyborach na prezydenta miasta, które wygrał kandydat PO Piotr Kruczkowski. Po ujawnieniu sprawy wybory na prezydenta Wałbrzycha i częściowo wybory do Rady Miasta zostały unieważnione. Krakowskie MPK domaga się 26 milionów złotych od bydgoskiej PESY. To kara za kilkumiesięczne opóźnienie w dostawie 36 tramwajów. Ostatni krakowiak zamiast w połowie września trafił do stolicy Małopolski pod koniec grudnia, mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. MPK wyciąga w takim wypadku po prostu konsekwencje, czyli po prostu kary za opóźnienia. Te kary zostały natychmiast po zakończeniu dostaw naliczone i obliczone. PESA do tej pory nie zapłaciła, ponieważ tłumaczy, że za opóźnienie winne są czynniki losowe. W ubiegłym miesiącu firma przysłała w tej sprawie pismo. Jednym z takich argumentów, który rzeczywiście w tym dokumencie jest podany, jest problem z dostawami prądu, które miały miejsce w 2015 roku w okresie wakacyjnym. My w tej chwili wyjaśniamy i analizujemy ten dokument. Krakowskie MPK zapewnia, że nie zamierza anulować kary. Jeśli okaże się, że zawiniły czynniki niezależne od firmy, to MPK jedynie obniży karę. Kolejne informacje TOK FM o 15.40. Pogoda. Przyjemne popołudnie słoneczne w całej Polsce. Na termometrach jeszcze teraz w wielu miejscach powyżej 25 stopni. Jutro w centrum i na wschodzie nadal ma być ładnie i bardzo słonecznie. Na zachodzie już zmiana pogody. Zaczną się burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Zaboli. Widzę przed sobą twarz uśmiechniętego Tomasza Piątka, więc z pewnością za chwilę w eter popłyną strofy poezji, bo prawiewsz. Prawdziwie prawicowy prawie wiersz. Okazuje się, że nowa władza jako ambasadora wysyła do Watykanu poetę Janusza Kotańskiego. Wreszcie poetę. Doceniono. Tak. Kotański jest autorem wiersza Lament na śmierć Anny Walentynowicz, z którego cytujemy obszerny fragment. Pani Ania w grobie leży, ostatni z polskich rycerzy. Nikomu już nie pomoże, zdała się na sądy Boże. Chodzi po kawałku raju, który jest z naszego kraju. Kochała Polskę nad życie. Czyż to nie brzmi znakomicie? Śmiech w powietrzu nad trupami zdrajców w sojuszu z głupcami. To nie jest taki głupi pomysł, żeby wysłać go na dyplomatę. Ale niestety może zna włoski. No ale, bo jednak w poezji to chyba... Ale widzę, że masz następny wiersz jego. Janusz Kotański jest twórcą płodnym. Jest też autorem wiersza Polaczek 2010. Polaczek 2010 odlewa się na zdjęcia umarłych, rzuca spermą w krzyż, symuluje kopulację do wtóru maryjnych pieśni. Jego patroni klepią go za to upierścienioną dłonią po wypasionym, czerwonym od śmiechu pysku. Upierścieniona dłoń. No, i ci patroni. Ta poezja moim zdaniem jednak mimo wszystko nie poraża. Więc to jest dobry chyba... Ale dalej jest Kotański. Nie, bo ostatni wiersz, który tu cytuję, to krótki, skromny utwór bez tytułu, ale jednak z całej twórczości Kotańskiego on mnie dotknął jakoś, poruszył, bo odnalazłem w nim ślad autorefleksji. Czytaj. Poeta, który nie naśladuje Chrystusa, jest tylko małpą. Co zręcznie zrywa owoce z drzewa wiadomości, zjada je
i płacze. Myślisz, że to jest autorefleksja czy obserwacja? Myślę, że jest to nieświadoma autorefleksja. Takie lubię najbardziej. Co dalej? Przejdźmy do spraw aktualnych. Tematem tygodnia była suwerenność. Sprawdziłem i okazało się, że poeci patriotyczni tej kwestii oczywiście nie pomijają. Poeta Amor 1988 w wierszu Wartość suwerenności pisze tak. Wartość suwerenności jest warta równości i prawdziwej wartości, która by była iście cenna i niepozbawiona wiary. Wartość suwerenności dla każdego z osobna i dla całego narodu jest najważniejsza i w sytuacji zagrożenia walka o nią wypełnia cały nasz czas. Wartość suwerenności zdobywa nowej mocy, gdy pozbędziemy się narkomanizmu i onanizmu. Wartość suwerenności jest receptą na kryzys i manią, by w dobie przepełnionych scen znaleźć swój akt, który będzie prawdziwy i podniosły, a nie tylko naszym zamknięciem w wymiarze nowej klatki. Przyznam ci, że jak zacząłeś, to pomyślałem sobie, o, jakaś nowa wartość, bo wartość suwerenności jest równa wartości, że tam jakieś matematycznie będą takie wzory. Jest warta równości i prawdziwej wartości. Tak, ale potem się trochę rozczarowałem. Oczywiście no bo my, Słowianie, nie mamy głowy do matematyki. My poezja, my uczucia. Ale przynajmniej ten onanizm jako coś, co walczy z naszą suwerennością, spodobał mi się nowy temat. Walczy. To trzeba poruszać ten temat. Ale największym zagrożeniem dla suwerenności są oczywiście jej zdrajcy, sprzedawczycy, a także emigranci zarobkowi, bo ten temat wraca. Przeciw nim wszystkim występuje poetka podpisująca się Młoda Gniewna, autorka wiersza Gdy powstaniesz. Żyjesz życiem innych, lecz nikt o twoje nie dba. Tętnisz ich serc biciem i płaczesz, gdy kolejne pęka. Afiszujesz się pięknem, na darmo, bo nikt tego nie widzi. Umierasz, błagając o pomoc, lecz większość się ciebie wstydzi. W powietrzu czuć żal, smutek i mdły odór pogardy. By oddychać tym powietrzem, człowiek musi być twardy. Więc zostawiają cię samą w tej strasznej chorobie. Wyjeżdżają, bez żalu zapominając o tobie. Ja zostaję i płaczę, ocierając łzy twoje. Wiem, że będzie nam ciężko, spokojnie, tego się nie boję. I choć duszę się często zdrady gęstym smogiem, nie martw się, już nie płacz, ja tobie pomogę. Wstyd mnie pali od wewnątrz, dym wypuszczam uszami. Czemu Bóg cię pokarał fałszywymi zdrajcami? Czemu pomimo walk, zwycięstw i krwi przodków przelanej sprzedają cię, niszczą, depczą po mej ukochanej ojczyźnie? Ale to chyba jeszcze wiersz powstały w poprzedniej epoce. I właśnie tutaj pojawiają się pewne wątpliwości, jakby, kiedy czyta się te wiersze, często trudno odróżnić te, które powstały teraz, w epoce tak innej, od tych, które powstały... Podniosłej, dumnej. Od tych, które powstały w trzeciej RP. Bo podobnie pisze poeta Alfa Sierra w wierszu pod tytułem Polska Ojczyzna. Nasza ojczyzna to matka, która nad złem boleje. Gdy władza krzywdzi naród, to wówczas źle się dzieje. Smutna jest nasza ojczyzna i przygnębiona się czuje. Wówczas, kiedy w urzędach siedzą spryciarze i szuje. Pragnie być dla nas matką, nie lubi słowa macocha. Gdy władza krzywdzi biedaka, to ona boleje i szlocha. Wyrodnym jest dla niej synem i chyba każdy to przyzna, ten, kto polskich spraw jest grabarzem, a głośno krzyczy, niech żyje nasza ojczyzna. Myślisz, że to jest atak wymierzony w większość rządzącą? Oba te wiersze, i poprzedni, i ten, powstały, a w każdym razie zostały zamieszczone w internecie w ostatnich dniach.
Nie wiem, skąd u Alfa Sierry sugestia, że teraz też w urzędach siedzą szuje, którzy krzywdzą biedaków i grzebią sprawy polskie, choć głośno krzyczą o ojczyźnie. No bo może dobra zmiana nie wszędzie jeszcze wymiotła wszystkich. Nie dotarła jeszcze do tego powiatu. Tak, ale to lada chwila, lada dzień. I... Alfa Sierro. Alfa Odwagi. I czekamy na wiersz po dobrej zmianie, która dotrze do okienka. Nieuniknienie. Jakby nie było, o zdrajcach ojczyzny wypowiada się też znany nam poeta patriotyczny Kazimierz Józef Węgrzyn. O tak. W wierszu pod uroczym tytułem Ścierwo Państwa. No, nieźle się zapowiada. Dość tego kłamstwa, złodziejstwa i targu, zdrady, co jątrzy w nas śmiertelną ranę. Walcz i nie czekaj, Polsko, na słabość wrogów, na swoją przyszłość już dawno sprzedaną. Jak psy do gardeł dziś sobie skaczemy, bo nie o Polskę walczymy, na Boga. Zobacz, jak krwawią granice zaborów pod pazurami czarnych orłów wroga. Cuchnie padlina naszego sumienia na targowisku narodowej racji. Dzwoni mamona judaszowych zdrad pod zakłamaną prawdą demokracji. Do Polski wiedzie tylko jedna droga, przez miłość większą od wora srebrników, miłość mocniejszą niż nasz egoizm, przez Boże prawo i łzy grzeszników. Podniecił się, widzę, ten wiersz, ale rzeczywiście tutaj Ten nadmiar litery R. Jak wiadomo, ty plus litera R równa się podniecenie. Natomiast mnie dwuwiersz cuchnie padlina naszego sumienia na targowisku narodowej racji. Jeszcze, uniosło mnie to. Jeszcze o tej zakłamanej demokracji obok. To mnie uniosło i walnęło o sufit, naprawdę. Ale suwerenność suwerennością, a co się dzieje u naszych Słowian, pogan, rodzimowierców? Okazuje się, że ul poezji pogańskiej brzęczy aż huczy. I poeta Slawiceter w wierszu Lechicka rozmowa pisze tak. Święty Wojciechu, dość tego ględzenia i wywijania świętym pastorałem. Twój kij by zgorzał w jednym okamgnieniu, gdyby tu wojska moje przy mnie stały. No bo jak mógłby twój Bóg mniszy, mglisty, zwyciężyć Lecha ze swymi modlitwami, toć Lech był chłopem kościstym, zwalistym i też w zapasach pierwszym między nami. Żadne modlitwy nic nam nie przyniosły, nic nie wysiedział nam mniszek w kościele. My huczeliśmy swoje pieśni proste, twarde jak blizny, co mamy na ciele. A do czego uważasz, że to jest wiersz słowiańsko-pogańsko-rodzimowierców? Czy znalazłem go na ich stronach, no ale... Tu się jednak wkrada trochę jednak pochwała kościoła. No nie. Tutaj Bóg mniszy mglisty, święty Wojciechu, dość tego ględzenia. No to takie narzekanie jak na proboszcza po prostu, a nie święta wojna z świętą wiarą. No to przeczytajmy następny wiersz poety Slawicetera, który w wierszu Goreją Wici pisze tak. Goreją Wici, hej Słowiany, witeziów chrobrych rodzie cny, dziedzice ducha świętej rany, masława sny, to nasze sny. Słowiańska czestna wiara nasza, Swaroga święty znak. Nie nam judejskich znać Mesjaszy, nas woła knęź, bogorzeł krak. Przebrała się już hańby miara, już się obudził polski lud. Czerwono spłynie Wisła szara, świat ujrzy drugi Wisły cud. Tchórz marny, kogo czyn przeraża, niech dalej zdycha podły rab. Podejdźmy sami ślad mocarza, dla mężnych róg bogorła gra. Od Karpat po Mierzeję Gdańska, od Wolna po Krępaku szczyt, potężna wstanie moc słowiańska, zadróżnej Polski wstanie mit. Słowiańska czestna wiara nasza, Swaroga święty znak.
Nie nam judejskich znać Mesjaszy, nas woła Kneś, Bogorzeł Krak. Nie od tego wiersza trzeba było zacząć. Ja od razu wiem, że to jednak poganie. Tomku, bardzo ci dziękuję. To było poruszające, szczególnie ten ostatni wiersz. Czuję, że tam taka siła drzemie. Ten Bogorzeł, tak. Kracząc. No i jak się obudzi, źle będzie i na pewno wtedy ta moc trafi do informacji TOG FM, bo teraz informacje, a po nich wracamy. Prawda nas zaboli. Zaboli. Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę Państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku po 12:00. Zapraszam, Mikołaj Lizut. Reklama. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć nową lodówkę, musisz zacząć oszczędzać na jej zawartości. No ale przecież światłem się nie najesz. A myśląc technologicznie, kup lodówkę w Saturnie, a my ją zapełnimy. Za każde wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Kup chłodziarko-zamrażarkę Samsung klasa A+++ za 2099 zł i odbierz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Już trwa najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Więc zaproś rodzinę, dzwoń po znajomych i wrzućcie na ruszt coś naprawdę pysznego. Bo teraz w Lidlu Grill & Fun, czyli szeroki asortyment produktów na grilla w gorących cenach. Na przykład karkówka wieprzowa w marynacie, różne rodzaje, tylko 6,99 za 600 gramów, 6,99. A kiełbasa śląska XXL 1,3 kg, jedynie 12,99, tylko 12,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Ekonomia teoretyczna ekscytuje nielicznych. Ale to, jak przekłada się na praktykę, może zainspirować każdego. Rozwój osobisty to wyzwanie, ale przynosi zyski na wszystkich polach. Świat dostarcza inspiracji, ale tylko od nas zależy, czy chcemy je znaleźć. Po więcej inspiracji zapraszam na biznesinsider.com.pl. Łukasz Gras, redaktor naczelny Business Insider Polska. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Jasiu, wracam z Kauflandu. Kupiłam pyszne bombonierki. Zaraz święto mamy. Jakie mamy święto? Jasiu, święto mamy! Teraz w Kauflandzie na Dzień Matki. Bomboniera z pralinami Lindt Lindor. Tylko 27,99. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 15.40, Elżbieta Mazur, zapraszam. Sąd Najwyższy krytykuje przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Autorzy wydanej właśnie opinii uznali, że nowe prawo zmierza do osłabienia Rady i jest w wielu punktach niezgodne z konstytucją. Ogłoszony ponad 2 tygodnie temu projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje m.in. nowe zasady wyboru sędziów na 4-letnie kadencje członków Rady, wprowadzenie zasady, że członkiem Krajowej Rady
Rady Sądownictwa można być tylko raz oraz wygaszenie obecnych kadencji sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa i zmianę zasad powoływania sędziów przez prezydenta. KRS to konstytucyjny organ mający za zadanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Rada liczy 25 członków. Szef Rady Miejskiej w Łodzi apeluje do ministra sprawiedliwości o zamknięcie sklepów z dopalaczami. Tomasz Kacprzak napisał list do Zbigniewa Ziobry. Szczegóły zna Bartosz Kądziołka. Jak przekonuje szef Rady Miejskiej, w walce ze sklepami z dopalaczami miasto wyczerpało wszystkie możliwości prawne. Jedną z nich są patrole. Mamy 24-godzinny posterunek Straży Miejskiej pod sklepem z tymi substancjami, natomiast te substancje są sprzedawane legalnie. Pod listem do ministra podpisała się też radna Urszula Niziołek-Janiak. To my ponosimy koszty leczenia tych, powiem wprost, głupców, którzy ryzykują własnym życiem i zdrowiem dla chwili otumanienia się. Autorzy listu proponują całkowity zakaz sprzedaży dopalaczy, zmiany w prawie karnym oraz możliwość zajmowania majątków właścicieli sklepów z używkami. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM. W Stambule rozpoczął się pierwszy światowy szczyt humanitarny ONZ. Polskę na dwudniowym spotkaniu reprezentuje premier Beata Szydło. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon zaapelował do uczestników spotkania, by zobowiązali się do zmniejszenia o połowę liczby uchodźców wewnętrznych do 2030 roku. Szacuje się, że pomocy humanitarnej potrzebuje na świecie 125 milionów ludzi, w tym 60 milionów tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Słuchasz informacji TOK FM. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak zlecił kontrolę po interwencji policji podczas gdańskiego Marszu Równości. Po starciach z przeciwnikami parady funkcjonariusze zatrzymali m.in. córkę radnej PiSu Anny Kołakowskiej, przyznaje komisarz Iwona Kuc z Komendy Głównej Policji. Ta pani została zatrzymana, wraz z nią zostały zatrzymane jeszcze kolejne 4 osoby. Została zwolniona po wykonaniu z nią czynności i sprawa zostanie przekazana do prokuratury. Zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w nielegalnym zbiegowisku. Chroniący demonstrację policjanci interweniowali, by nie dopuścić do starć maszerujących z atakującymi ich narodowcami. Znaleźli się świadkowie, którzy uważają, że funkcjonariusze prowokowali uczestników kontrdemonstracji. Do Gdańska pojechali już pracownicy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej. Krzysztof Justyński został nowym komendantem wojewódzkim Policji w Katowicach. Dzisiaj uroczyście przejął obowiązki szefa śląskiego garnizonu i przy okazji opowiadał o swoich priorytetach. Duże wyzwanie to zabezpieczenie wizyty papieża podczas Światowych Dni Młodzieży. Dla mnie osobiście najważniejsza oczywiście kwestia zabezpieczenia imprezy w Częstochowie, więc tutaj tak naprawdę dużo czasu, dużo sił jeszcze będziemy poświęcać. Natomiast w codziennej służbie najważniejszy dla mnie, czyli również dla moich policjantów, jest po prostu człowiek, tak? Stanowisko komendanta śląskiej policji było wolne od ponad miesiąca, kiedy dotychczasowy szef garnizonu na Śląsku Jarosław Szymczyk został komendantem głównym. Pełne wydanie informacji TOK FM o 16:00. Pogoda. Popołudnie bardzo pogodne w całej Polsce. W nocy już na Dolnym Śląsku możliwy przelotny deszcz. Na zachodzie niewykluczone burze. Na termometrach tej nocy od 8 do nawet 15 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:00 w Radiu TOK FM. Na audycję EKG zaprasza sponsor Peugeot. Oferujący program Peugeot Perfect Drive. Prawda nas zaboli. Zaboli. I witam Państwa w audycji Spółdzielni Rozrywka Zjednoczonego Przemysłu Pogardy. Moim gościem i Państwa jest, gośćmi są Marcin Celiński, Liberté. Dzień dobry. I nadal Tomasz Piątek, publicysta w roli. Panowie, co Was rozśmieszyło, bo przecież niektórym boki urywało w ostatnich dniach, więc i Was pewnie coś rozśmieszyło. Moja wrażliwa psychika wyparła poprzedni tydzień. Myślicie, jak zacznie się mówić, to mi się zacznie przypominać być może taki seans. To ja Wam powiem, że mnie już nic nie śmieszy. No nie, przestanę Was zapraszać. Ponieważ od momentu, kiedy jesteśmy suwerenni, to wszystko, stało się takie poważne i do wszystkiego trzeba podejść na poważnie. Stał się suwerenny. Jesteśmy od 3 dni w pełni suwerenni. Potwierdziła to uchwała
sejmowa i to mnie na pewno nie śmieszy, a bardzo cieszy. Ale nie, w tej uchwale nie było jednak określenia granic polskich. Nie, no bo niby niepodległość, ale tam, w jakich granicach? Pełnych. Tak jak suwerenność. Ale suwerenność nie może być w granicach, tylko ma być nieograniczona i Polska też jest nieograniczona. Bo nic nie może ograniczać prezesa. Jakaś Odra na przykład. No co to jest, żeby jakiś, kurczę, ciek wodny ograniczał suwerenność? Nie, on ma wiele ograniczeń, przecież nie jeździ samochodem. Ale bo nie chce. Jakby chciał, to by jeździł jak Niki Lauda. To by zasuwał po torze Monza po prostu w kółko, jak mały, obłąkany robot. Nie, ale widzieliście a propos granic, no bo na przykład prezes ma tak, że jak każda ludzka istota, o dziwo, znaczy nie. Czasami ma pewne potrzeby. Nie umniejszajmy prezesa. Widzieliście, jak on sobie wyszedł na siusiu na chwilę z sejmu i wszyscy za nim wyszli. Ale on wyszedł wyjściem rządowym przez prezesa. Bo tam jest blisko toaleta. A, ale wysiusiał się do rządowej toalety. No, ma taki przywilej. No, ale to jest jednak dramat człowieka, który nie może samodzielnie... Nie, ale sobie wyobraźcie, jak oni wszyscy się za nim zaczęli pakować do tej toalety, nie? No, ale to tak jak w Wersalu, kiedy król robił siusiu czy kubkę, to też wszyscy dworzanie to obserwowali. To czyli mówisz, że my mamy taki ryt francuski. To z masońska zabrzmiało. To są jakieś ryty szkockie, angielskie, francuskie w masonerii. Ja powiem szczerze. Przypomniałeś sobie coś śmiesznego? To znaczy, ja powiem tak. No, oczywiście zawsze śmieszy, kiedy historia się powtarza, więc przypomniało mi się, że wojna secesyjna w Stanach w XIX wieku zaczęła się od bardzo podobnej uchwały, którą Zgromadzenie Stanowe Karoliny Północnej uchwaliło pod hasłem właśnie, że żadna unia jakaś tam z Waszyngtonu, lewactwo, co to się użala nad różnymi brudasami, nie będzie nam tutaj w naszą suwerenność ingerować. Czyli będzie wojna secesyjna. A więc wojna. Ale to ile filmów potem fajnych będzie, bo przecież Amerykanie o swojej wojnie domowej nakręcili mnóstwo... Kupę kasy zarobili. Tak, no tylko musimy tą wojnę jakoś przeżyć, a potem już tylko do kamery kasy. I... Do kasy. Nie, ale kamerujmy. Ale musimy dziki zachód zdobyć, żeby tam założyć Hollywood jeszcze. Zostawiasz przed nami zbyt dużo przeszkód. Ale NRD będzie do wzięcia jako ten dziki zachód, bo NRD-owcy się przenoszą do RFN-u. Dowiedzieli, być może dlatego, że się dowiedzieli, że jednak Odra jest granicą NATO, więc... No, wiesz, przechodzenie Odry to nie jest dobre wspomnienie z dzieciństwa. A mnie z kolei nieco rozbawił wywiad z panem Berczyńskim, który jest, jak wiecie, Wacław Berczyński jest szefem podkomisji powołanej przez Antoniego Macierewicza do zbadania katastrofy smoleńskiej. Jest nadbiniętą. I on w tym wywiadzie powiedział, że będą budowali model Tupolewa, trochę mniejszy, żeby go zbadać. Ale dlaczego mniejszy? Właśnie nie wiem. Ale ja ich rozumiem, słuchajcie. Nie wiem, jak w którym momencie. Ja prenumerowałem nawet takie pismo Mały Modelarz. Ja bardzo dużo modeli swego czasu skleiłem. Wprawdzie wolałem okręty, ale samoloty też sklejałem i to jest świetna zabawa. Ja nie wiem, dlaczego. A teraz można jeszcze silniczek jako drona uruchomić, taki model sobie. Nie, ale pamiętacie, takie pismo było. Ja prenumerowałem to pismo. W każdym było. Tak, ale ten model ma być jednak dużo, dużo większy niż tobie się udało złożyć w dzieciństwie. Bo ja miałem małe mieszkanie, bo to za komuny było. To będzie taki duży dron, taki Ludwik dron. Ale Ludwik w tym wywiadzie jest jeszcze taka fraza, ja wam przeczytam, żebyście mogli poczuć grozę lub... radość. Żebyśmy się mogli wczuć. Radość. Więc Berczyński opowiada o tym, że w marcu członkowie podkomisji byli na Białorusi, w Mińsku, gdzie stacjonuje bliźniaczy Tu-154M, bliźniaczy do tego, który rozbił się w Smoleńsku, i Berczyński mówi tak. Na początek odbyliśmy rekonesans. Dokładnie przyjrzeliśmy się samolotowi z zewnątrz. Od wewnątrz obejrzeliśmy silniki. W następnym kroku uruchomimy samolot, by akustycy mogli sprawdzić czułość sprzętu. I sprawdzimy też i obejrzymy wszelkie przełączniki w kokpicie. Ale to się zapowiada na benedyktyńską pracę. Ale tutaj mogą być bardzo ciekawe efekty, bo głównym ekspertem Macierewicza, o ile pamiętam, od akustyki i dźwięków jest pani muzykolog, która jest specjalistką muzyki Indian prekolumbijskich. Odtwarzała kiedyś na podstawie zapisków dźwięki inkaskiego miasta tuż przed przybyciem Pizarra. Ja się tylko upewnię. Ten to był samolot produkcji radzieckiej, nie Indian prekolumbijskich.
Ale to trzeba mieć wyobraźnię akustyczną. Nie, żeby... słuchajcie, ja uważam, że słuchajcie, należy docenić. Mówisz jak sekretarz partii. Tak jest, słuchajcie. No tak już nabieram tej mowy, znowu wicie, rozumicie. Należy docenić. Zauważcie, że do tej pory to te eksperymenty były przeprowadzane na puszkach po Coca-Coli. Eksperymenty te akustyczne, to siedział taki pan i mówił pił, wziął. Czy jest progres, tak. Uważasz? Jest, ja uważam, że nauka polska dotycząca Tupolewa posuwa się do przodu. Teraz już będzie oglądanie prawdziwego samolotu. No nie, takie prawie prawdziwe. Nie, no w tym Mińsku, rozumiem, oglądali tak, taki prawdziwy, jeden do jeden. Tylko, że to jest egzemplarz, który nie poleci, bo nie ma tam już różnych tych... Ale może go można na sznurku tak pociągnąć. Ale jakby go tak na sznurku, jak szybowiec pociągnąć. Trzeba zbudować drugiego takiego samego Tupolewa i tak samo go rozbić. Ale to trzeba kupić sobie u Rosjan taką usługę. A oni nam sprzedadzą oczywiście fałszywego, który będzie źle spadał. Nie. Oni nam sprzedadzą takiego, co będzie dobry. Na złość. A, no właśnie. A tamten nam sprzedali, żeby był zły. Tak. Wy się tu śmiejecie, a moim zdaniem jesienią, jak gruchnie po eksperymentach, ten pomniejszony Tupolew. Kiedy ten pomniejszony gruchnie, tak a propos, tam to jest jakaś zapowiedź? Czy będzie można publicznie mówi, to zobaczyć jakoś? Kilka miesięcy potrwa budowanie jakiś tego. Jakiś airshow taki zrobią i Tupolew będzie spadał. Góraszka, to będzie atrakcja Góraszki, taki piknik lotniczy jest gdzieś właśnie w twoich stronach, nie? No nie, ja w ogóle uważam, że nie rozumiecie powagi sytuacji. Tu z jednej strony Unia Europejska atakuje nasze granice. Zresztą ja się zdziwiłem, bo jest uchwała o suwerenności, obronie niepodległości. Rząd krzyczy, że atakuje nas Unia Europejska. Ale widziałeś, że jest efekt uchwały o suwerenności. No, jak to... no, Unia Europejska ma swoje zdanie, ale go nie opublikowała. Ze strachu. To dzisiaj w Warszawie... Oni przeczytali tę uchwałę, że się do wniosku nie będziemy drażnić. Ale poczekaj, dzisiaj w Warszawie jest Timmermans, tak? No. Rzecznik. I my prowadzimy wojnę z Unią. I oni wpuszczają na nasz kraj, do naszego kraju... A może to podstęp, bo teraz go internują. Jednego z głównych dowodzących wroga. Ale on musiał bez broni wejść z białą flagą. Tak. On się musiał ukorzyć na granicy. Musiał pomalować na te niebieskie i te białe. No a z drugiej strony, wojna z Unią trwa, a wojsko nie jest postawione w stan gotowości. Bo to Unia jest słaba. NATO nie jest zawiadomione, że jesteśmy atakowani. Nie, bo to nie jest to wojsko. Wojacy leśni, założę się, ta druga prawdziwa armia, już sobie Finki, kurczę, ostrzy w krzakach. Oni już tam na tej Odrze, której Piątek nie lubi, to oni już właśnie przepływają przez tą Odrę. Kajakami ćwiczą, takie pontonami. A tak naprawdę... A przecież to jest tak, no, urzędnicy Unii mają teraz niepowtarzalną okazję. Pamiętacie, kiedyś taki książę Hohenzollern przyjechał do Krakowa i zachował się przyzwoicie, bo złożył nam hołd, tak? W osobie króla Zygmunta. Więc teraz być może trzeba obserwować okolice Pałacu Namiestnikowskiego. Może on tam podejdzie w jakiejś włosienicy, złoży hołd i będzie tak, jak trzeba. A tak naprawdę co myślicie w głowach Polaków, którzy słuchają tej propagandy o wojnie z Unią Europejską, zostanie? To jest znakomite pytanie. Obawiam się, że niewiele. To znaczy ci, co nie lubią tej Unii, dalej jej nie będą lubili, a ci, co lubią tę Unię, to dalej ją będą lubili. Bo to jest chyba taka zabawa, która ma tylko i wyłącznie podbudowywać wyborców PiS-u. No ale tak myśli PiS, że to jest taka zabawa i że Unia właśnie nie wiadomo, po co się tutaj wpieprza i komentuje. Bo przecież to jest na użytek wewnętrzny, a Unia jakoś bierze do siebie, kiedy się o niej mówi. No bo ta Unia to w ogóle taka jest zaborcza. Nie wiem, czy zauważyłeś, że oni tak nam się wtrążalają w te nasze sprawy. Zamiast usłyszeć dawać kasę i do widzenia. Dać kasę i tyle, no przecież od tego są. Znaczy już na prawicy zaczęło się wyliczanie, ile jeszcze możemy dostać, a ile będziemy musieli zapłacić i czy nie opłaca się bardziej jednak w odpowiednim momencie... Wyjść już teraz. Koniec tej kadencji finansowej. Z prawicy trzeba rzucić taki jeden ważny element do ich rozrachunków, a mianowicie jak się wychodzi, to się także oddaje to, co się wcześniej wzięło. Niech w ten bilans... Naprawdę? Tak. A to nie słyszałem. Nie, właśnie Brytyjczycy coś tam liczyli, zdaje się. Więc Brytyjczycy właśnie na tej podstawie argumentują do swoich obywateli, wyliczając, że jednak ta Wielka Brytania troszeczkę od tej Unii wzięła,
Wprawdzie nie była takim beneficjentem netto jak Polska, ale jednak. No my mielibyśmy na i trzeba by było bilans na dzisiaj zamknąć. 60 miliardów euro oddać, bo tyle. Nie, znaczy coś już my wpłacili, więc coś. Nie, nie, 60 już po odliczeniu wpłat. No, no to jak nas stać na coś takiego? No, kto bogatemu zabroni? No to byśmy musieli tym dzieciom odebrać te 500, żeby oddać. Ale nie, już nie, to już im odebrano. My uszczelnimy VAT. A to już im zostanie, przepraszam, 500 zostanie no, dzieciom. To ten uszczelny VAT rzeczywiście jest taki. Nie uszczelnimy VAT, zbierzemy te pieniądze, rzucimy im w twarz. Słuchajcie, ale wy nie rozumiecie podstaw w ogóle całej tej nowej ekonomiki dobrej. Nie rozumiem. Te 500 złotych dzieciom zaraz zostanie odebrane w cenach wody. Bo PiS chce podnieść 80 razy ceny wody w Polsce, co się oczywiście przełoży też na ceny towarów spożywczych robione z dużym udziałem wody. 80 razy? 80 razy. Tak. A czemu 80, a nie 75? Z tym pytaniem państwa zostawiamy teraz informacje, a potem wrócimy. Prawda nas zaboli. Zaboli. Sprawy międzynarodowe. Dyskryminacja mniejszości. Inicjatywy oddolne. Polskie miasta. Energia i energetyka. Prawo, jego uchwalenie.